Idziemy pierwszy raz na śnieg. Tak, ty jeszcze nie dotykałeś śniegu. Zobaczysz, co to jest śnieg. Idziemy, bo będzie ciepło. Wiesz, i czekaj. Ale dużo śniegu. Przejdziesz przez taką zaspę? I co teraz? Alica jest w oknie? Tak! Chodźmy tam na śnieg. Chcesz dotknąć? Zobaczmy, kochani. Dotknij, jakie zimne. Zobaczmy jakieś. Zobaczyć, jakie to jest zimne. To jest śnieg. Zimne. Zimne. Ale super, prawda? Założymy rękawiczkę. Zobacz, jak będzie wysoko śnieg. Watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever do. Nie wiem, czy da radę. Ojej, ubliłeś się. Jest do połowy w śniegu. Co? Jest do połowy w śniegu. Mama też ma tyłek w śniegu. Jak jest? Jedne co, to trzeba mu kupić śniegowce. Bo ma pełno śniegu tu. Auto? Dzisiaj nie jedziemy autem. Dzisiaj chcieliśmy ci pokazać śnieg. Alita tam. Podoba ci się śnieg, Mikołaj? Podoba ci się? Do auta, chodźmy do auta. Chodźmy z tego śniegu. Tata może przyprowadzi Alitę. Przyprowadzisz Alitę? Mhm. Hej! Co on tu robi? Chodź. Ejku, biegaj. Chybza robi Alitę? This could be the best thing that I'll ever. Co on to robi? Chcesz do Ality? Chodź, Ali. Chodź, ja już jestem taka mokra. Talk for hours and never slept. Chybza! Chybza! Ale zaśnieżony pies! Chodź tu, Ali. Dobry ten śnieg? Ojej. Nurkuję w śniegu. Oj! Cześć! Siu. Cześć! O, mama się przewróci! Ale dużo śniegu tu jest! Matuś! Tutaj jestem, syneczku. Gdzie jest Alita? Chodź tu! Ali! Cześć, Doli! Chodź co, chodź co! Ojej, dobry jest! Oja, położyła mi w śniegu? Zniknęła? Gdzie jest ta Loli? Jest! Ej, ty moje apa! Na auto! Na auto!
To może do taty idziesz teraz? No pewnie. Trzeba wyczepać tą rękawiczkę. Założymy rękawiczkę. Bo chyba ci zimno trochę, co? Au, au! Ho, hau! Au, au! Ho, hau! Drugą też masz goło. Au, au! Au, au! Au, hau! Au, au! Au, au! Au, au! Au, au! Ho, hau! Au, au! Ho, hau! Au, au! Biegnie? Uch! Przeleciała. Nie widzę jej. Dzisiaj? Jest! Szczęśliwy pies? Chyba tak. No. Idziemy do domu. Wróciliśmy z naszego pierwszego wypadu na śnieg. No Mikołaj, wiecie, obczaja po prostu, ale fajnie było to zobaczyć, bo pierwszy raz go widzieliśmy w takiej sytuacji. Dla nas jest po prostu niesamowicie magicznie. Słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy był taki ogrom śniegu, że było tak pięknie. Ten czas, po prostu ja pamiętam za czasów mojego dzieciństwa. Wtedy było tak dużo śniegu, tak śnieżnie, tak biało, tak puchowo, takie zaspy, normalnie przeręble na drodze i te sprawy. Ja wiem, że to niesie mnóstwo utrudnień dla kierowców, dojazd do pracy, dojazd do sklepu, ja to doskonale rozumiem, mnie też dotyczą te trudności. Natomiast, sorry, moi drodzy, wszyscy mówiliśmy, że o, śniegu nie ma, kiedyś to było. Wiecie, tak się gada, non stop tak słyszę, a jak już śnieg jest, to zaś się narzeka, że o, tyle śniegu, odśnieżać trzeba. Więc nie, w końcu afirmacja zadziałała, moi drodzy. Śnieg przyszedł, prawda? Mikiś? I jest pięknie! Jest pięknie? Kochanie, zjadłeś am? A może teraz pić? Gdzie jest picie? Chciałeś gdzieś swoją butlę? Mikołajowi udziela się klimat w Simon, bo wszystkie lampki poodpalał na oknach. A dzisiaj przyszedł nam nowy kubeczek, właśnie taki. Muszę go wymyć, bo już są ten. Słuchajcie, to jest kubek Akuku. Mieliśmy B-boxa, ale powiem wam, no sorry, wszyscy go tak chwalą, ja nie mogę go tak pochwalić. No, wracam, bo Mikołaj tam gdzieś poszedł. Mieliśmy B-boxa, bo pewnie tutaj się pojawią, o, B-box najlepszy. No nie wiem, w czym jest takie zachwalanie tego B-boxa. To kosztowało 20 zł, jak dobrze pamiętam. A B-box kosztuje 69 za butelkę. Dodatkowo te rureczki trzeba wymieniać, bo no nie da się ich tak wyczyścić do końca. Tam się potem zbierają bakterie, pomimo tego, że Mikołaj pije z tego tylko i wyłącznie wodę. Tylko i wyłącznie wodę, to ta rureczka robi się po prostu czarna, no bo gdzieś tam to jedzenie wpada, pomimo tego, że ja miałam taki wycior i myłam tą rureczkę, to ona i tak mi czarniała. Jedna rureczka do B-boxa kosztuje 20 zł, no nie? Więc po prostu, no, porąbane. I ja nawet ją gdzieś tam mam, pokażę wam jak to wygląda. Słuchajcie, aktualnie mam go... O!
wyjęłam go ze zmywarki, bo chciałam wam go czystego pokazać, więc może być gdzieś tam brudny. Używany był przez nas długi czas, bo jest cały tutaj pościerany, nawet nic nie widać, ale chodzi o tą rureczkę, patrzcie co się dzieje w środku. Widzicie to czarne? Po prostu ja to próbowałam takim specjalnym wyciorem myć. Tutaj zobaczcie jak ta rureczka wygląda tutaj w tym miejscu. O, to czarne, to jest, o, tutaj widać. Wszystko nazbierane bakterii, no nie damy dziecku takiego czegoś pić, to specjalnie zostawiam, żeby po prostu pokazać. Ja to, wiecie, starałam się myć i tak dalej, wymieniałam te rureczki, bo kupiłam dodatkowe, no bo wiadomo, po to to jest, żeby je też co jakiś czas wymieniać, ale wychodzi to bardzo drogo. Ja wiem, że są zwolennicy Biboxa i powiem wam, że sama w sobie butelka jest naprawdę super. Jest wygodna, jest bardzo ładna, no jest ładniejsza niż ta. Jest taka, wiecie, też luksusowa, bo dużo ludzi ma tego Biboxa i sobie chwalą. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność tego i te tutaj zakamarki wszystkie, no to to jest ciężki temat, chociaż tutaj też są zakamarki wewnątrz. No Bibox jest lepiej zrobiony. Ale rureczki, tragedia. I wymienne te rureczki, bo chodzi o cenę tych rureczek. Wiecie, ja tutaj za dwie rureczki płaciłam 40 zł na Allegro. Tutaj też mamy rureczki z obciążnikiem i jedna kosztuje 10 zł. Więc ja mam 4 w cenie 2 po prostu, a sam bidon też jest o wiele tańszy. Zmieniliśmy po prostu, bo jakbym miała kupować kolejne rureczki z Biboxa, to wyszło mi, że kupiłam rureczki plus tutaj cały bidon innej marki. I to jest chyba Akuku, no nie? Tak, Akuku, tu gdzieś pisało. No, więc tak to wygląda. Ja wiem, że ktoś mi powie, o tutaj to trzeba doczyszczać i tak dalej. I naprawdę doczyszczałam, myłam to, przepłukiwałam, ale kurde, powiem wam, że wjechać przez tą rureczkę tutaj, żeby to wszystko wyczyścić, to się niestety tutaj chyba nie ściąga. Tak, tutaj się nie ściąga. Możemy ściągnąć to jedynie z tej strony. Ja to, wiecie, ściągałam tutaj z tej rureczki i całym takim wyciorem dołączonym do tego myłam. Ale to w pewnym momencie gdzieś tam mimo wszystko zostaje i strasznie tego jest dużo. No jestem ciekawa, jakie wy macie spostrzeżenia na ten temat. Jednak taka butelka dla dziecka jest no potrzebna, bo jak gdzieś jedziemy, no to fajnie jest ją mieć, wyciągnąć z torebki i dać. No wiadomo, że można dać i soczek z kartonika, ale Mikołaj pije właściwie tylko i wyłącznie wodę, żadnych herbatek ani nic. Można mu dać ze szklanki i z rureczką i tak też powiem wam, próbowałam, bo czekałam na bidon, nie? Bo ta rureczka jest nie do użytku, a już nie miałam więcej. I dawałam mu po prostu ze szklanki, nie? I z tego, no ale nie oszukujmy się, on jest jeszcze za mały, pije, bo pije, ale wiem, że widzę ile wypił z takiego kubeczka, a ile mi wypije tak ze szklanki, połowę porozlewa i tak dalej, no nie? Wszystko zależy od dziecka. Mikołaj, jakbyś mógł zostawić te lampki, byłabym ci bardzo wdzięczna. Dobrze, ale co będziemy, moi drodzy, robić? W czas przedświąteczny trzeba zacząć sprzątać. Przyszły mi organizery do szuflad, mówiłam wam o nich, więc idziemy na górę. Chodź, opa, idziemy sprzątać, tak? I jakoś się musimy wygrzebać na górę. Krzyś poszedł walczyć z bramą, bo nam przymarzła, zobaczymy jak mu tam idzie, czy się mu tam coś udało ogarnąć. Wiecie, śniegu tyle napadało, że trochę nam cały ten mechanizm przymarzł. Zobaczymy czy ruszy, mam nadzieję, że tak. Do bani byłoby mieć otwartą całą zimę bramę. Z drugiej strony, jeszcze bardziej do bani byłoby, gdyby była całą zimę zamknięta i nie moglibyśmy się wydostać z domu. No. Dobra, idziemy do Krzysia zobaczyć jak tam wygląda kwestia bramy. No i jak mi się udało się coś? O, no to gita. Chcę to wszystko poogarniać, bo już nie mogę patrzeć na, wiecie, taki wszempanujący bałagan. Plan na przyszły nasz rok to po prostu wszystko ma swoje miejsce. I to będzie coś, co będzie przyświecało mi wszem i wobec przez cały nowy rok. Wziąłem jakieś takie najpopularniejsze organizery. Zobaczymy sobie, bo jeszcze ich nie rozkładam. O, tu mamy nastaniki na przykład. Ej, fajnie. Z tyłu mamy zamek. Teraz, dobra. Patrzymy następne. Były 4 w zestawie. O, tutaj mamy też spoko, bo to na skarpety na przykład. Bo słuchajcie, ja mam problem z tym, że co chwilę muszę robić pranie, bo na przykład Krzychowi brakuje skarpetek. A tak przynajmniej będę miała czarno na białym. Widziała ile tego mam, to też chciałam dla Mikołaja właśnie takie coś. Wzięłam na razie jedno na spróbę, bo w ogóle nie wiedziałam czy mi to będzie odpowiadało, zobaczymy. Także robimy takie szybkie przed, po tej szuflady z majciochami, także majtko alert.
to jedną lipę, jaką widzę tutaj w tych organizerach, to to, że to takie jest nierówne. Wiecie, ja myślałam, że to będzie tej samej wielkości, a tu mi zostają takie szpary, denerwuje mnie to troszeczkę. Zobaczcie, wolałabym, żeby to się jakoś tak łączyło między sobą, a się niestety nie łączy. Irritating. Powiem wam, że spodobało mi się i domawiam organizatory, bo fajna sprawa, tylko no jest ich zdecydowanie za mało, ale ja też nie wiedziałam, jak to będzie się sprawdzać, więc wzięłam po prostu na spróbę. Dobra, kończę to, wkładam do szuflady i wam pokażę. Dobra, strony mojego męża ogarnęłam, potrzebuję jeszcze jeden taki organizer. Na skarpety będzie wystarczająco, natomiast na moją stronę już brakło organizerów. Mam tylko taki jeden biedny na majtki i udało mi się zorganizować staniki, co też jest fajną opcją. Także dzisiaj zamawiam i spodobało mi się.